Cześć wszystkim, znowu po 7, dalszy ciąg Arkanum. Dobra, zrobiłem ostatnie przygotowania. Między innymi zajrzałem do naszej książki. Zauważyłem, że miałem dwa ciekawe przepisy. Pierwszy z nich to elektrozbroja. Nie pamiętam, kiedy to zdobyłem, ale to zdobyliśmy. Za chwilę wam to pokażę. Oraz Flow Disruptor. To w międzyczasie kupiłem jakiegoś kupca. Dobra, Flow Disruptor to jest taka tarcza, która daje dodatkowo odporność magiczną. I to jest fajne z tej broni z Vendigrod, której wytworzyliśmy, że jest jednoręczna. Nie tylko możemy trzymać sobie latarkę, ale możemy sobie na przykład trzymać zbroję. I teraz nasza AC, nawet bez hełmu, wynosi 100, znaczy 84. Jak sobie dodatkowo zdejmiemy ten niepotrzebne już okulary, zwiększę sobie percepcję do 18. Teraz nasze AC wynosi tak 84, a z tym 95. Domyślam się, że to maksymalna wartość AC w grze, bo 84 plus 30 to nie jest 95, ale tak, więc wymaksowaliśmy AC z takim buildem. Nieźle, nieźle. Poza tym zrobiłem te elektrozbroje w dwóch rozmiarach. Jedną dla naszego ogra. Ta elektrozbroja jest trochę lepsza w damage resistance. Ma chyba 10% więcej damage resistance niż ta zbroja, którą miał wcześniej. Dodatkowo ma odporność na elektryczność. Dodatkowo mu też zrobiłem tą Flow Disruptor Shield. Wcześniej miał taką zbroję dobrej jakości. Więc tak teraz wyglądają odporności naszego ogra. 70% odporności na obrażenia. W połączeniu z tym, że ma 240 punktów życia. Nieźle. Zrobiłem też drugą zbroję. Dałem to chyba Thorin Kellowi. Tak. Ma trochę gorsze AC niż to, co miał wcześniej. Ale AC u niego nie jest problemem. Co mógłbym zrobić mu również Flow Disruptor. Nie zauważyłem. Ale zapomniałem. Dobra, zakładam, że nie powinno być z tym dużo problemu. Dodatkowo mam też troszkę zapasów, jak widzicie. Powinno nam to starczyć na naszą podróż w jedną stronę do Otchłani. Dobra, tak, żeby nie było, wezmę do ręki narzędzie z Vendigrod, urządzenie z Vendigrod i porozmawiajmy z naszym kolegą. Successful were you? Yes. Give me the device to destroy. Dobra, wytłumaczmy sobie. Karl jest ateistą. Kompletnie nie wierzy w te bzdury związane z Aronaxem, jego powrotem na Ziemię, bla bla bla. Nawet jeżeli Aronax tam rzeczywiście istnieje i coś tam robi, to należy mu się kop w dupę za to, co nam zgotował. Więc nie zamierzamy w żadnym stopniu oddawać tego narzędzia, które zdobyliśmy w Vendigrod. Zamierzamy go użyć. Przeciwko Aronaxowi. Dobra, to powiedzmy, okłammy go. No, już zniszczyliśmy to. Glorious. Pleased at your success, myself and Aronax are. A soldier's heart beats within your breast, does it not? To była wielka przyjemność robić z tobą interesy. Teraz muszę iść. Your duty is not yet finished. Aronax has deemed it necessary that you be sent to the void. Co? Dlaczego zamierzasz mnie wysłać na banicję? Aronax's will it is. It is not our place to ask why or what our leader requires of us, yes? The honor of being called to Aronax's side is without peer. W sumie zastanawiałem się, jak gra wytłumaczy to, że nas wysyła do Otchłani, kiedy jesteśmy źli. Kiedy jesteśmy dobrzy, to robi sens, bo musimy powstrzymać Aronaxa. Jeżeli jesteśmy źli, to po co? Chociaż on i tak niedługo tutaj przyjdzie. Dobra, ale wygląda na to, że Aronax oczekuje naszej obecności, więc idźmy do niego. Dobra. Mam nadzieję, że te stworzonka. Będą miały fajniejsze ekspy.
Dobra, parę razy mnie trafiły. Tak, mają przy sobie mięso. To jest ważne. Jednym z zesłanych do otchłani jest Gorgot. Gorgot ten wiecznie głodny. Gdybyśmy chcieli dołączyć Gorgota do drużyny, to on co chwilę potrzebowałby jedzenia. I w ten sposób mu dajemy to jedzenie, że zbieramy z tych stworzonek. Ale nie zamierzamy dołączyć Gorgota do drużyny, więc nie musimy się tym przejmować. Dobra, teraz nam schodzą do... dużo szybciej. Powiem wam, przeszedłem się jeszcze trochę po tarancie i troszkę poprawiłem niedociągnięcia, które tam zostawiliśmy. I powiem wam, że dużo wolniej. Tak, chodziłem i tak, no nie wiem, z 10 tysięcy expa może zebraliśmy. A teraz tylko przy tej jaskini, przy tym wejściu już zebraliśmy 15 tysięcy. Więc tak, a mordowanie niewinnych z jakichś powodów daje mniej expa. Dobra. Na razie nie zamierzam jeszcze używać mojego hełma, ponieważ używanie go ciągnie baterię. Z tego co kojarzę, to niezbyt dużo. Chociaż sobie możemy zobaczyć. 548. Zobaczymy, co jakiś czas będę próbował patrzeć. Pomimo wszystko naszego boskiego... Mimo wszystko między naszego boskiego 80 AC tamte potwory nadal były w stanie nas trafiać. Dobra. Wygląda na to, że bardzo wolno ciągnie się bateria. Dobra, z tego co pamiętam, pierwsze miejsce, jakie chcemy odwiedzić, jest tutaj. 546. Dobra, w jakimś stopniu się ciągną. Gdy dojdziemy do trudniejszych przeciwników, to wtedy założę ten hełm. Na razie nie będzie problemu, jeżeli będziemy chodzić bez niego. Jaki tu masz biznes? Chcę tutaj zobaczyć Aronaxa. Wysłał po mnie. Tak, łyknęli to? Dobra, łyknęli czy nie łyknęli? Pozbądźmy się ich. Znaczy z tych względów. To nam dużo expo dało. Cześć, Ari. Many thanks for releasing me from my horribly lengthy incarceration, sir. I'm here. Jestem tutaj, żeby do ciebie dołączyć. O czym mówisz, mówiąc uwolnienie? You have released me from my prison. Kurgan trapped me within this shell soon after I arrived here. Co z twoją zemstą na Arcanum? Revenge? I don't think so, my friend. I have had 2,000 years of my grievous errors and judgment replaying themselves in my mind. One tends to grow a bit of a conscience in all that time. Więc to nie ty stoisz za tym wszystkim? Opowiedz mu historię. It sounds as if these dark elves you mentioned have patterned themselves after the misguided philosophy of my youth. They are proving to be powerful allies in his quest to return to Arcanum, it seems. I doubt they would be willing to help Kurgan the Terrible return to exact his revenge. W takim razie zdaje się, że jestem tutaj, żeby porozmawiać z Kurganem. Wait! You do not know what has become of Kurgan. He means to destroy everything. We must stop him.
Okej, masz rację, musi zostać zatrzymany. Let us send Kurgan off to that death he finds so compelling, shall we? Gdzie znajdziemy Kurgana? I do not know. There is a portal in the room behind me. Perhaps we can use it to travel to the other parts of the void. Dobra, ruszajmy. Aronax nas dołącza. Fajnie, że nie potrzebuje miejsca postaci. Nieważne, czy mamy, czy nie mamy, on zawsze do nas dołącza. Ale Aronax jest strasznym leszczem. Nie jest nawet mistrz... Nie ma wymaksowanej prawie żadnej statystyki. Nie jest nawet mistrzem ani mele, ani uników. Czy ma chociaż wymaksowaną... Nie, nie ma nawet wymaksowanej żadnej szkoły magii. Dosłownie ma 50... Moment. Jeżeli gra się dobrą ścieżkę, to Virgil jest ma więcej siły magicznej niż Aronax. Jeffrey jest dużo potężniejszym magiem niż Aronax. No ciekawe, trochę chyba nam podskoczyło reakcja z ludźmi o 3. Nie mam najmniejszego pojęcia dlaczego. Dobra, nieważne. O nie, nasz charakter spadł. Trudno. A, podskoczyło, bo staliśmy się piękniejsi po wypiciu tamtego eliksiru. Okej, okay, to robi sens. Dobra, w każdym razie Aronax do nas dołącza, ale biorę go raczej ze względów, nazwijmy to, lorowych, niż po to, że stanowi rzeczywiście jakąś pomoc. Momencik, czy mamy dla niego jakiś sprzęt? Możemy dać mu miecz. Jakąś tarczę. Nie mamy dla niego żadnej szaty. Wygląda na to, że nie chcesz wyekwipować żadnej broni, co? Okej. Okay. W takim razie będziesz walczył tak jak jesteś. Możemy spróbować dać mu jakąś laskę. Okej, okay, laskę wyekwipował. Dobra, no i to tyle. Ja w sumie mogłem o tym pomyśleć, żeby wziąć dla niego jakiś sprzęt. Ale nie pomyślałem. Kek. Dobra. Nie wiem, co tu mamy. Czy to już jest twierdza Kurgana? Czy nie? Dzień dobry. Czy mogę wejść do środka? Sprowadziłeś wrogów mistrza pod jego drzwi. To jest... Dobra. Dobra, patrzmy na Aronaxa, bo domyślam się, że... Most assuredly. Może... Jeżeli go nie będziemy pilnować, to może dostać w czerep. O, rzucają się na nas. Zan, a, ty masz laskę leczenia. Zastanawiałem się, skąd rzucasz czary. Dobra, ci ludzie mają sporo wytrzymałości. Jeżeli chcemy się na nich rzucać, to bardziej by mi się przydała ta broń, która ignoruje damage resistance. To sobie zapamiętam na przyszłość. Dobra, ale pozwiedzajmy jeszcze Void. Zanim wejdziemy... jest dużo teleportów. Zwiedzajmy wszystkie. Zanim pójdziemy do Kurgana, chcemy odwiedzić wszystkich pozostałych wygnanych. Tu już byliśmy. Patrzcie, jeżeli będę się plątał, ale nie mam przygotowanej żadnej mapy odchłani. Okej, wygląda na to, że to jest w jedną stronę portal.
Nie mam przygotowanej żadnej mapy, więc nie wiem kompletnie gdzie idę. Więc będziemy po prostu zwiedzać po kolei wszystko. Okej. Wygląda na to, że chcąc czy nie chcąc trzeba przejść przez przez więzienie Aronaxa. Dobra. Gdzie to prowadzi? Gdzieś indziej. Dobra. Szczęście oni nie mają zbytnio odporności na obrażenia. Kolejny teleport. Tylko tak. Szybko wchodzą nam tutaj poziomy. Dobrze widzieć. Co bym teraz chciał? Nie mam żadnych potrzeb dodatkowych. Ewentualnie moglibyśmy robić naprawę. Ale i tak nie zdobędziemy. I tak nie zdobędziemy żadnych stopni w naprawie już. Więc myślę, że teraz będę inwestował tylko w uniki. Jest jedyna rzecz, która może nam się w jakikolwiek sposób jeszcze przydać. Dobra, zapraszam. Dobra, to jest Gorgot, o którym była mowa. To może zanim z nim porozmawiajmy, nałóżmy kapelusz. O, Gorgot, potrzebuję powiedzenia. Gorgot, jesteś tym Gorgotem? Jakiś ten świat mały. O, Gorgot głodny. O, oczywiście jest. Mój dobry człowieku, czy masz mój moment? Gorgot zje małego człowieka. Wygląda smacznie. To niedobrze. Słuchaj, jestem tutaj, żeby pokonać Aronaxa. Co? Gorgot nie obchodzi Aronax. Potrzebuje jedzenia. Mały człowiek wygląda smacznie. Lepiej naucz się poskramiać swój apetyt, potworze. Gorgot, jeść, zabić. Gorgot, zjadłeś swój ostatni posiłek. Dobra. Coś się zawiesiło, ale okej. Dobra, nie wiem co się stało z Gorgotem. Co możliwe, że ktoś go zdezintegrował, bo nie widzę zwłok. Okej. To jeden sposób, żeby załatwić ten problem. Dobra, poszukajmy dalej. Mam jeszcze dwóch ciekawskich do obskoczenia. Dobra, tu jest zejście, które może nas interesować. Nie jestem pewien, czy tutaj powinniśmy pójść w pierwszej kolejności, czy w drugiej, ale zejdziemy teraz. Kto
To moje baterie troszkę schodzą. Pajączku, proszę o twój troskliwy dotyk. Most assuredly. Dziękuję. Dobra, no to idziemy dalej. Aronax czasami ściąga bęcki, ale póki co jeszcze żyje. O, dobra, to jest to drugie miejsce, które póki co jeszcze nas nie interesowało, ale i tak tu weszliśmy. Dobra. Ta miejscówka jest najpotężniejszy miecz w grze. Nazywa się Flachion Krigirda. Możemy to komuś dać, na przykład Sogowi. Przez taką część gry walczył cały czas jednym mieczem. Zasługuje w końcu na upgrade. 35 do 50. No, dużo więcej niż to, co zadawał do tej pory. Albo możemy to dać Thorin Kellowi. Bardziej ufam Thorin Kellowi. Dlatego chcę jemu dać ten miecz. Dobra. Sog mimo wszystko ma dobry charakter. W pewnym momencie, jak tu będziemy się bawić, może nas zdradzić. Więc Thorin Kell, gratulacje. Będziesz dzierżył najpotężniejszy miecz w grze, albo na świecie. I tyle. Z tym mieczem jest jeszcze taka jedna rzecz. Jeżeli dostaliśmy się do Otchłani i z jakichś powodów nie mamy urządzenia z Vendigroth, albo to oddaliśmy temu mrocznemu elfowi, albo nie wiem, zgubiliśmy, to ten miecz może również posłużyć do zabicia Kergana. Jeden z dwóch środków. Z tym mieczem jest jeszcze jedna rzecz, która za chwilę się może okazać, o co z nim chodzi. Dobra, czy dopijemy chociaż maksymalny poziom, byłoby miło. Ale nie jestem pewien, czy nam się to uda. Dobra, z tego co pamiętam, kurde. Z której strony przeszliśmy, chyba z tamtej. Zobaczmy ten teleport. Fajnie. Nie ma najmniejszej potrzeby pauzować. Towarzysze wszystkim się zajmują. Daleko do awansu? Nie. Też nie wiem tak, czy zdążymy. Wszyscy żyją. Dziękuję, Thorin Kell. Jednak udało się.
Z tych cośów duże doświadczenia leci. Dobra, jak nasz stan amunicji, możemy sobie troszkę wziąć. Dobra, tak, mamy kolejny awans. No dobra, no. Dodatkowe uniki. I jeszcze uniki. No i dobra, to jest nasz build. Praktycznie mam jeszcze odblokowane poziomy w tym modzie, nazwijmy to. Ale nie wiem, czy uda nam się jeszcze zdobyć wystarczająco doświadczenia. Jednak ten build, posiadający wielu towarzyszy, mocno obciąża nasze zyskiwanie punktów doświadczenia. Krakatur! A zanim z tobą porozmawiamy. Dzień dobry. Kim jesteś, żeby zakłócać wielkiego krakatura? Powiesz mi coś o sobie? O twoim życiu Walkanum, bla bla bla. Znalazłem twój dziennik, w twój dziennik. Masz na myśli mój ostatni testament, gdzie go znalazłeś? Dziwne. Twój dziennik miał tchórza wypisanego dookoła. Co? Zabiję cię, jeżeli kiedykolwiek jeszcze wypowiesz te słowa. Jesteś żałosny i słaby, krakatur. To proste. Może nie wypowiadam się wystarczająco jasno. Jesteś żartem. Okej, no to jest żałosne. Myślę, że jesteś słabeuszem. Walcz ze mną. Walcz ze mną, ty tchórzu. Nie chcę z nami walczyć, bo rzeczywiście jest tchórzem. A, po prostu walcz ze mną i zamknij się. Nie chcę. Słuchaj, wielki krakaturze, to jest twoje oko. Co powiesz na to? Rzucasz jego oko na ziemię i potem miażdżysz je swoją nogą. Okej, to go zmusiło do walki. Okej, wiedziałem, że to oko może się do czegoś przydać, kiedy w końcu go spotkamy. Ale nie wiedziałem, że to jest sposób na sprowokowanie go, bo nie będzie chciał z nami walczyć. Cholerny tchórz. To było zabawne. Dobra, jeszcze jeden portal został. Ludzki bandyta. Dzień dobry, panie. Nowo przybyły, Ciągle śmiercisz światem zewnętrznym. Kim ty jesteś? Byłem znany z wielu imion. Ale teraz ważne jest tylko jedno. Zakłada Kree. To jest imię, pod którym mnie znano, kiedy dzierżyłem moc nad człowiekiem. Więc mam na ciebie mówić Zagłada, czy wystarczy panie Kree? Czy sobie żartujesz ze mnie? To będzie twój ostatni problem. O, nie chciałem z pana sobie żartować. Proszę przyjąć moje przeprosiny. Okej. Chciałem... Dobra, tak chcemy go zabić, ale chciałem... Chciałem z nim powiedzieć. Odtrąć jego ostrze. O czym my tutaj rozmawiamy? Lubię ludzi z odwagą. Niewiele ma wystarczająco odwagę, żeby patrzeć na mój miecz bez błagania o litość. Jak dorobiłeś się swojego imienia?
Kree było miejscem, w którym byłem które zmusiłem, żeby zaczęli szanować moją moc. Nikt nigdy wcześniej nie złamał wielkich murów Kree, ale moja horda bla 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 przeszła przez nie, bla 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 bla. Gdybym tylko mógł wrócić do Arkanum. Myśli, że dziko zamordowałeś ich wszystkich. Dobra, może to spróbuję później. Wygląda na... Tak, to jest... impressive story. Ciekawa historia. Jesteś człowiekiem wielu talentów. Murderer. You can't be seriously considering joining forces with this butcher. I must avenge my home. This dog must die. Masz rację, oczywiście. Rozedrzyjmy go członek po członku. Okej. Nie zauważyłem, że ktoś nam zginął. Dobra, spróbujmy, co jeszcze możemy. Co możemy powiedzieć? Okej, nic więcej ciekawego nie ma. Dobra. Tyle, co nas interesuje. Chcesz je z powrotem? The spores of them. Jeżeli zechcesz oddać mi mój miecz, to będę wielce zaszczycony. Proszę. Dobra, dostał swój miecz. Jest całkiem nawet niezły. To hit plus 30. Duża szansa do trawienia. Obrażenia też niczego sobie. Okej, dobra, Torianie. Jest koniec twojej historii. Zatrzymaj sobie. To chyba wszystko, co mieliśmy tutaj do zrobienia. Mamy Aronaxa, a wszystkich pozostałych wymordowaliśmy z zimną krwią, jeżeli tak to można uznać. Mamy maksymalny poziom. Dobra, to udajmy się do pana Kergana i rozmówmy z nim wszystko, co pozostało. Dobra, żeby było jasne, spróbujemy, pokażę wam oba zakończenia, jeszcze raz. Wiecie oczywiście, o czym mówię, wszyscy, którzy wcześniej oglądali moje poprzednie let's play. Którzy nie oglądali, no cóż, no to za chwilę zobaczycie. Może być przez to długi odcinek, ale chyba nie widzę sensu, żeby to dodatkowo dzielić. Dobra, na tych panów potrzebujemy sensowniejszych argumentów. Przy okazji jakieś ostatnie zablokowane, więc nie zamierzam ich patrzeć i pojedźmy dalej. Dobra, to miało ignorować obronę, nie widzę, żeby to robiło. W takim razie jest dla nas nieprzydatne. Weźmy nasz Tesla Canon. Halo, panie?
lepiej działa. A tak lepiej. Most assuredly. Dobra, skoro... właśnie, nie wspomniałem o tym, że się nie zastanawiasz się, można... Zwłoki można przenosić, jeżeli jest się na polu obok i kliknie się na nie Alt-klik, to wtedy zwłoki są przeniesione do naszej lokalizacji. I czasami to... czasami się to przydaje. Dobra. Dobra, jeżeli nie wiecie, to jest siedziba klanu Czarnej Góry, przynajmniej to, co z niego zostało, a to, co patrzymy, to jest właśnie urządzenie, które pozwala nam, pozwoli nam później powrócić do Arkanum, uciec z otchłani. Dobra. Tutaj są same resztki klanu Czarnej Góry. Jak widać, nikt nie przeżył. Spełnili swoje zadanie. I cóż, i podziękowano im za współpracę. Dobra, a jednak ktoś przeżył. Ale są zamknięci. Momencik, czy on miał jakiś klucz? Nie miał. W takim razie nie zamierzam się tym zajmować. Po prostu idziemy dalej. No, myślałem się, że pewnie można by tam z nimi pogadać. Ich uwolnić czy coś. Ale skoro drzwi są zamknięte, to za dużo dla mnie zabawy. Halo, panowie! Kiedy przemieszczają się, to czasami pociski z jakichś powodów ich nie trafiają. Dobra, muszę powiedzieć, że działo Tesli tutaj zdecydowanie spełnia swoją rolę. Część z nich ma naprawdę uporczywą odporność na obrażenia. Że? Czy któryś z nich miał jakiś klucz może? Nie. No dobra. Idziemy dalej. Greetings. Long have I waited for your arrival, and finally this moment has come. I am Kurgan, first of the Necromancers, voyager in the lands of the dead. Widzę. Nie jesteś osobą, którą oryginalnie się spodziewałem. But you, evil one, seem to have had a change of heart. Otherwise, why would you be here with Aronnax? I'm sure he's told you much of my tale, at least as much as he deemed necessary in order to bring you into his confidence. Powiedział mi swoją część historii. Ty opowiedz mi swoją. My life in the world you call Arcanum seems so very distant. The memories clouded like those of a child, and a child I was then, probing the darker magics, given glimpses of the truths yet to come. Rada. Czy mieli rację? Znaczy, czy mówili prawdę o twojej magii? Czy mieli rację o twojej magii? Spójrz na siebie. Yes. Look at me. And what do you see? A monster?
An abomination? You've no idea what I've discovered. You see with eyes tainted by life and all what that accursed state embodies. My vision is clear because of those magics you hold in disdain. And the council, it is they I have to thank for it. Ale cię ukarali. Dlaczego to zrobili? In your world, your arcanum, I was powerful. Perhaps the most powerful human magicka who has ever been. But to humans, cursed with our shortness of life, our brevity, what is this power? What can be learned in that impermanent spark that is our lives? Nothing. But here, in this so-called prison, there are no limits. There is no end. Nie rozumiem. This place, this void, has no time as you know it. I've been here for more than 2,000 of your years, and yet I've aged not at all. I feel as I did the moment they sent me here, or as when the Dark Elves first called to me. Do you now see? Here I can do everything I did in your world. But I am unfettered by the chains of mortality that time hangs upon us. Ale mroczne elfy myślały, że wzywają Aronaxa. Yes, I know. Ironic, isn't it? It was on my ears that their feeble and pathetic cries had fallen. To me, Kurgan, who had defeated their master and thrown him in chains. Kurgan, who had manipulated them into subverting the Bonari and weakening the wards. Kurgan, who used them to send me the dwarves of the Black Mountain Clan, who have now finished the bridge back to Arcanum. Ale dlaczego? Jeżeli tak bardzo tutaj lubisz to miejsce, to zostań tutaj samemu. I truly wish I could. My reasons for returning aren't what you'd think. I have no aspirations for power or domination like your companion Aronnax did. Aspirations that I became the victim of. No. Those are the motivations of the living, and I no longer place myself among them. Więc dlaczego? Czego chcesz? If only I could show you the places I've seen, you might understand the things I say. I've been to the desolate lands, wandered by those souls who still see the lands of the living, but wear the cloak of the dead. Blind to their own ends, they cry, passing through one another like shadows in the dying light of day. I've traveled to where souls rot in torment, pierced with the jagged shards of life and vision, clinging to memory, regrets of the flesh. I saw that this prison was of their own making, and the key was in unknowing, in release. And still, I traveled on. And finally, I came to the place where souls go to die, where the mirrored and worn spirits fall into an endless sea of gray, mirrored glass. And I lowered myself within, and lay there among them, and I almost did not return. And do you know what I found there? There, among the silent and battered shells of the innumerable? Peace, enlightenment, truth. Only then did I realize that this place, this life, is an abomination, a horrible distortion of the natural order. This life, who mothered pain and fear and envy, these twisted children who exist only because we are here to feed them, to nourish them. This life, this afterthought, a disturbance, a mere ripple in that great, dead sea. Not even the cause, but merely an effect, sending these souls upward, screaming for release from the day they are torn from their waters. The effect of what? I do not know, nor do I care.
Have you ever spoken with the dead? Call to them from this side? Pull them from their silent rest? Do you know what it is that they feel? Pain. Pain when torn into this wakefulness. This reminder of the chaos from which they had escaped. Pain at having to live. There will be no more pain. There will be no more chaos. I see your soul, traveler. It screams, tattered and spent. Do you feel its pull? Do you hear its wailing? It is within my power to calm these waters, and that is what I shall do. No, zdaje się, że to dosyć niecodzienny sposób patrzenia na rzeczy. Wait, do you understand the meaning of his words? Release for everyone, no more life. No more pain. My companions, the Grey Legions, they can finally be free of their hellish prisons. Their souls finally severed from their earthly shells. Ciekawe. Jest w tym coś, kiedy o tym pomyślę. This is the only way. We must allow Kurgan to continue with this miracle. I hope that you decide not to oppose him. I am no oathbreaker, but I stand with Kurgan if battle him you must. Forgive me, but I see no other way. Choose well, my friend. Choose well. Okay, widzę. Yes. Well, I suppose that what the old codger says is true. I mean, about death and all. He was the first of us, and bloody powerful as well. One almost has to admire the bastard. Yes, admire him indeed. Geoffrey, o czym mówisz? Zgadzasz się z nim? Well, how could I not? The man is a legend in my circles. What? Not much you can do to argue with him. A man would have to be a bloody fool to get on the bad side of Kurgan the Terrible. Oh, nie, Geoffrey. But no one ever said I wasn't a bloody fool. Oh, had you going there, didn't I? Did you really think I would sit back while this madman destroyed the world? Ha! Never! Half the fun in life is tormenting the souls of the dead. I'm with you on this one, old boy. Dzięki, Geoffrey. Teraz Kurgan. I can no longer tolerate the atrocities that this thing, this life has brought about. There will be peace. There will be quiet. Life will no longer be. And so I go to Arcanum to be an end to it. And then I will join the souls of the dead when it is done. Ciekawy punkt widzenia. Widzę pewne zalety, które posiada. Dobra, żeby być jasnym, to będzie teraz złe zakończenie. And why not? Your actions from the very beginning have been what most might consider evil. But what I see as valiant. You've been death's servant, as have I. Why turn from the path now? Follow it with me, and I'll show you things you've never imagined. Kusząca oferta. Być może. Are you daft, man? Are you not listening to what this madman is proposing? He will kill every living being in both realms, including you. Wierzę, że to, co mówi, ma sens. I cannot believe what I'm hearing. You would willingly throw away the lives of everyone you have ever known. Popatrz na swoje życie. Cierpienie, agonia, ból. On oferuje pokój. I might choose a different path if I had my life to live again. But I wouldn't trade the life I had for non-existence. It is how we deal with our pain that defines who we are. Life is a privilege, and it is not to be thrown away lightly. I tak skończysz martwy. Po co niepotrzebne cierpienie? How can you be so certain our suffering is pointless? Do you have some intimate knowledge of the master design of creation the rest of us are unaware of? And you are correct. We all end up dead eventually. But the life we have is so short compared to the eternity we are dead. Why would you rush headlong into oblivion? If anything is certain at all, it is the eventuality of death. Nawet nie przyjmujesz
pomysłu, że może mieć rację. I don't need to. I know he was wrong, and I've had enough of this discussion. It is time for you to make your decision. Whose side are you on? Dobra, jestem po stronie Kergana. Dobra, ciekawe. Co najmniej kilka osób obróciło się przeciwko nam. Tam był na pewno Joffrey. Dobra, Zan jest przeciwko nam. Virgil jest przeciwko nam, ciekawe. I Aronax. Jakiś żywiołak ziemi, nie wiem skąd. Co ciekawe, Sok jest razem z nami. Okej. Dobra, pozbądźmy się ich po kolei. Oczywiście Kergan jest z nami. Szczerze oczekiwałem, że Sok nas zdradzi, bo on ma najlepszy charakter. Razan, czas na ciebie. Niezłe uniki. Dobra. Thorian i Sok zostali z nami, a całą resztę musieliśmy zabić. W sumie trochę bałem się tej walki. Myślałem, że pójdzie nam gorzej, ale wygląda na to, że byliśmy w stanie zabić z grubsza wszystkich. Dobra, co chcesz zrobić? There are four beings of great power who still live here in the void. One is Aronax, who you already know of. Have you also heard of Gorgoth, Karakatur, and the Bane of Kree? Tak, już wszyscy nie żyją. Splendid. Then you are truly ready to walk by my side on this journey. It is only for us to cross the bridge. Are you ready? Tak. Zróbmy to razem. Having joined with Kurgan in his quest to extinguish all life, you returned to Arcanum by his side and vanquished all that lived there. Kurgan then turned on you. In the ensuing battle, you narrowly defeated him, but at great cost to yourself. You are even now sitting upon the ruins of Arcanum, waiting for your end to come. Nic specjalnego. Bardzo mi cię mnie interesowało, którzy towarzysze obrócą się przeciwko nam. Myślałem, że tylko źli towarzysze się przeciwko nam obracają, a reszta będzie z nami. Dobra, Kergan, wiemy jakie są twoje priorytety, więc oddajesz nam najsilniejszy miecz w grze. Staje go gość, który pomoże nam w tej walce. No i dobra. No to jeszcze raz. Greetings. No, I would think not. But you, evil one, seem to have had a change of heart. Otherwise, why would you be here with Aronax? Dobra, porozmawiajmy innym razem. Co się tu dzieje? Hear my story and decide for yourself. I know that your road has been long, as has my own. Perhaps we might yet see eye to eye. In Arcanum, I was a mage of great power. The only human to ever sit on the great Elven Council. For 200 years I studied the magics of necromancy, the arts of physical and spiritual healing, the resurrection of the souls of the dead. I co się stało? Perhaps it is just the way of humans. But what I had seen and learned was not enough. I craved knowledge, felt the shadow of my own mortality. And so, I looked deeper, and the secrets of black necromancy were shown to me. And I reveled in the truths I had uncovered, and I shared them with the council. Tylko potwór taki jak ty widziałby takie zło jako prawdę. That sad puppet council. They didn't know what to think, and how could they? These were new discoveries.
There were no presidents. And they listened to Aronax over the voice of their own reason. Co masz na myśli? Co Aronax powie, miał z tym wspólnego? Aronax. From the very beginning he hated me. Son of Nasruddin, proud elven heir to the leadership of the council. He saw my presence on the council as a travesty, a dishonor to the ways of the magic. He waited for an opportunity to defame me. And when it came, he viciously attacked. Dlaczego? Co się stało? My studies were of the souls of the dead. Once I had seen the darker side of necromancy, I began to speak with those souls, to animate the soulless, to quench the lives of the living. Nie widzisz, jak niektórzy mogą postrzegać to jako złe? The bodies I experimented upon were already dead. If I raised their souls to again quench them, who is to say I didn't have the right? I'm no monster. I know that the line between good and evil is a gray one, and perhaps all of my actions weren't necessarily pure. But I never killed the living soul. Może masz pewien argument, ale jest pewna dziura w twojej logice. And who are you or they to judge me? And banishment? Banishment for some questionable experiments? The council was prepared to exile me, to throw me out of their number. But no. The jealousy of Aronax turned them against me, forced their hand. His words became the evidence against me, and they sentenced me to the void. I ostatecznie Aronax i tak został tutaj również zesłany. The same crime on a grander scale. And when we met here in the void, I had become so much more powerful than he. And again, he feared my words, and he made war against me. And now he is in chains, and this void has truly become his prison. Not so for me. Co masz na myśli? In your world, your Arcanum, I was powerful. Perhaps the most powerful human magicka who has ever been. But to humans, cursed with our shortness of life, our brevity, what is this power? What can be learned in that impermanent spark that is our lives? Nothing. But here, in this so-called prison, there are no limits. There is no end. Nie rozumiem. This place, this void, has no time as you know it. I've been here for more than 2,000 of your years. Dobra, to już słyszeliśmy. I wish I could. My reasons for returning aren't what you think. I had no... If only I could show you the places I see your soul traveling. Wait. Do you understand the meaning of his words? Release for everyone. No more life. No more pain. My companions, the Grey Legions, they can finally be free of their hellish prisons. Nie, Torian Kell, to nie jest poprawna droga. This is the only way. We must allow Kurgan to continue with this miracle. I hope that you decide not to oppose him. Ta. Yes. Well, but... I can no longer tolerate the atrocities that this thing, this life has brought about. Dobra, chyba nie ma sensu dalej z nim dyskutować. Jeżeli ktoś jest zainteresowany... Jeżeli ktoś jest zainteresowany bardziej dokładną dyskusją z Kerganem, niech spojrzy na moje końcówkę, przynajmniej na mojego ostatniego, poprzedniego let's playa, w którym dyplomatycznie... sugeruję mu, żeby się zabił. Dobra. Walczmy z nim po prostu. It all depends on your point of view. Take yourself, for example. You've been told from the beginning of your adventure that you're the second coming of Nasruddin, the return of the living one. Do you believe it? Nie, myślę, że to jest
kupa kłamstw. There are no prophecies. It's just the nature of living things to want to conform their existence to a foreseeable pattern, to attempt to exert control over the chaos that surrounds them. Life, by its very nature, disallows this. Life is an accident, the result of random chance. Therefore, its nature can be no different. Przejdź do celu. O czym? Co ma to wspólnego z twoim szaleństwem? There are those who would look at all that has happened to you, and then look at you, and call you a madman for not believing in the prophecy. Your opinion is based on what you have seen, what you know. My perceptions on the nature of life and death are no different. Być może moje opinie nie zagrażają istnieniu całego stworzenia. That only bothers you because you see your creation as the natural order of things. I've told you it's only the effect of a meddler, the incoherent scribblings of a child. It's not meant to be. Dobra. Koniec tego, Kergan. Doczekałeś się. Umrzyj. Dobra. Thorian Kell oczywiście obrócił się przeciwko nam, tak jak zapowiadał. Dzięki Virgilu. Nasi towarzysze przynajmniej jedną walkę postanowili zrobić taką, że skupiają się na tym, co rzeczywiście powinni. Kurczę, nie mam linii strzału. Okej, teraz mam. Okej, Zan, uważaj, w tym tempie dosyć szybko zginiesz. Jak ktoś rzucił kulę ognia. Czemu zadajemy jakieś obrażenia? Sensowne. Sok najlepsze zadaje obrażenia. Dobra. Nie przewiduję żadnych problemów. Za tym, że nie mamy wystarczająco miejsca, żeby wszyscy mogli atakować go w spokoju. Though you were able to free Shrouded Hills from the grip of Lucan and his henchmen, the presence of the ghost of Betsy Toon kept the mine from ever producing any quality ore again. Eventually, the town withered and died. Okay. Because of the death of its leader, Pollock's gang soon found itself overrun by Clan Maud and quickly vanished. Without an opponent to challenge him, Darian Maud set his sights beyond the boil. And it wasn't long before all of Tarant were shadowy and crime-ridden. Okay, Cumbria, under the continued leadership of King Praetor, fell even further into decay. After his death, Dernon crumbled into obscurity, and Cumbria was eventually swallowed by the unified kingdom. Dobrze. By convincing the mayor of Blackroot to rejoin Cumbria, you sealed the fate of the town. As with the rest of Cumbria, Blackroot suffered under the inept leadership of King Praetor,
and eventually, it disappeared altogether. No. The Bedokan continued to live in the dark fens. Jak? Przecież wymordowaliśmy ich. Loggers and poachers, but mainly keeping to themselves. They continued to live the primitive lives of nomad hunters, and they never spoke with the elves of Kintara again. Mm. Yet, after all of this, Arcanum is still what it always was. A place of possibility. A place of change. One thing is certain, and that is that nothing at all is ever certain in this place. Who's to say what the future holds of the land we call Arcanum? Dobra. Spodziewałem się trochę więcej. Nie było nic wspomniane o tym, że Tarant został zniszczony przez orków. Nie było też nic wspomniane o wojnie z tym, z Tarantu z Caladonem, ani o tym, że zabiliśmy króla Caladonu. Szkoda. O, gra się skraszowała. Nie wiem, dlaczego by coś takiego zrobiła w takim momencie. Ale dobra. Przejdźmy jeszcze przez Predicy. Coś miałem do powiedzenia. Nie wiem, co z Bedokanami się stało. Zdawało mi się, że wszystkich wymordowaliśmy. Może nie było żadnej kwestii na taką okazję, że wszyscy zostali wymordowani. Trochę mnie to zasmuciło, bo wszystkie inne końcówki, znaczy zdarzenia udało nam się zrobić tak, żeby były maksymalnie złe. Więc prawie nam się udało. Prawie. Przy okazji dużo rzeczy się tam jeszcze nie wydarzyło. Nie było nic wspomniane o Aronaxie. To ciekawe, bo zazwyczaj jeżeli Aronax wróci, to on tam wraca do Vendigroth, żeby podnieść miasto z... podnieść miasto z ruin. Ale możliwe przez to, że graliśmy złą ścieżką, to nic takiego się nie wydarzyło. Nie wiem. Zdawało mi się, że też, że ta mroczna elfka Zan będzie miała jakieś teksty na koniec elwy. Wygląda na to, że nie. No i ciekawe. Dobra. W każdym razie to było Arcanum. Jedna z moich najulubieńszych gier RPG. Cóż. Opinie o tym patchu. Zdecydowanie nie będę już nigdy grał w Arcanum bez tego patcha. On dużo fajnych rzeczy wprowadza, jak na przykład ta dużo lepsza technologia, dużo rzeczy z technologii wymagało wybalansowania, żeby były sensowne i tutaj w tym patchu zostało to zrobione, więc na pewno to przejście technologiem było dużo fajniejsze dzięki tym różnym zmianom balansującym z tego patcha. Magia też tam została trochę zmieniona, powiedziałbym osłabiona, ale na pewno jest na tyle dużo zmian, że nigdy bym już nie chciał grać w Arcanum bez tego patcha. Poziom trudności jest troszkę podniesiony, ale tylko do pewnego momentu, przynajmniej dopóki nasi towarzysze nie byli już na tyle silni, żeby i tak wszystko masakrować swoją siłą. No, można chyba sobie troszkę utrudnić grę, tworząc postać, która nie ma zbyt dużo towarzyszy oraz nie brać ogrów do drużyny. Ale myślałem też o grze na wysokim poziomie trudności, ale przeczytałem, że wysoki poziom trudności zmniejsza ilość uzyskiwanego doświadczenia. A to mnie kompletnie... To mnie kompletnie nie odstrasza, może... smuci. Jednak grasz na wyższym poziomie trudności, ale chcesz mieć nadal dostępne wszystkie opcje związane z tym, że zyskujesz doświadczenia. Gra tutaj, powiedziałbym, zabiera ci fajne rzeczy za to, że próbujesz grać na wyższym poziomie trudności, więc... to nie jest fajne. Jeden z powodów, dla których chyba nie chciałbym grać. Dobra, co mam jeszcze do powiedzenia? To było przejście. Całe. Jeżeli macie jakieś opinie o grze, albo tym przejściu, albo chcecie jeszcze się coś dowiedzieć, o czym może nie wspomniałem, a mogę wiedzieć, to pytajcie w komentarzach. Na koniec mam jeszcze jedną niespodziankę. Ponieważ dysponuję oryginalnym polskim wydaniem Arcanum z 2001 roku. To jest ciekawa historia, jak to zdobyłem, ale to chyba mówiłem przy poprzednim przejściu. W każdym razie spojrzałem na instrukcję obsługi Arcanum
jeżeli oglądaliście pewnych anglojęzycznych youtuberów i ich filmiki odnośnie Arkanum, to może słyszeliście o legendarnym przepisie na tak zwane ciasto chlebowe, które znajduje się w instrukcji obsługi. Otóż znajduje się ono również w polskiej wersji i z ciekawości postanowiłem je przygotować. Chciałem zrobić z tego osobny filmik, ale moja kamerka postanowiła zepsuć mi 2 z 3 plików nagrań, więc mam jedynie końcówkę. Myślę, że to będzie idealne zakończenie tej całej serii. Co do mnie, oczywiście zrobię sobie teraz krótką przerwę, parę tygodni, żeby porobić coś innego, a nie siedzieć całe wieczory i nie nagrywać cały czas gier. Więc spodziewajcie się mnie za parę tygodni i tym razem będzie jakaś gra ode mnie. Co jeszcze będę nagrywał, nie jestem pewien, mam kilka pomysłów, ale zobaczę, na co będę miał największą chęć. Będzie to dla was niespodzianka. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia w następnej serii. Cześć. Dobrze, już po wszystkim. Z tymi 2 godzinami to jednak trzeba uważać. Ewidentnie troszkę się przypalił od góry, ale w środku jest bardzo mięciutki. Bardzo łatwo się kroi. Margaryna też chyba zrobiła swoje, bo nie przylepił się do żadnej ze stron. A cóż, co do samego ciasta, chyba nieźle wyszło, nie wygląda na zakalec. W smaku natomiast... Głównie czuć cukier. Potem czuć orzeszki włoskie. Banan głównie... czuć zapach. W smaku nie za bardzo. Ale takie bardzo, bardzo słodkie jest. Więc... całkiem niezłe. Dobra. Co mam jeszcze na końcu? Upieczony chleb jest bardzo zdrowy i smaczny. Można podawać go do drugiego śniadania. Właśnie, bo to jest... jak to jest nazwane? Ze zgody autora fragment Księgi Przepisów rodziny Cookhill, wydanej niedawno przez Fredwise'a Cookhilla, właściciela znanego domu publicznego i oberży 3 bochenki w Ashbury. Przepis babci Cookhill na chleb w 3 misach. Dobra. Jest bardzo zdrowy i smaczny, można pokazać do drugiego śniadania, nadaje się na przekąskę i do piknikowego koszyczka, a także stanowi odpowiedni poczęstunek dla odwiedzających cię elfów. Elfów?